proszę Państwa, nie odbyłaby się ta Ladodeja, gdyby Was tutaj nie było. Przyjechaliście z całej Polski. Jest tutaj Gdańsk, jest tutaj Rzeszów, są tutaj Bieszczady, Słubice, cała Polska, no ciężko mi wymienić, bo dużo czasu by to zajęło. Dzięki Wam organizujemy takie imprezy. Dzięki przychylności gminie Oława, wójtowi, którego żeśmy w tej chwili tutaj powitali, możemy coś takiego rozpocząć, bo inaczej nie mielibyśmy tego miejsca. Nie byłoby gdzie tego imprezy zrobić. A to wszystko robione jest dla Was. Dla Was jeszcze jak raz, dla Was i duże brawa dla Was. Za to, że tu żeście przyjechali z całej Polski. Pogoda zapowiada się piękna. Zobaczymy, czy nie będziemy musieli się schłodzić. Mam nadzieję, że macie wodę. Pamiętajcie o tym, żeby organizm potrzebuje mocnego nawodnienia. Proszę Państwa, jest z nami również przedstawiciel miesięcznika Nieznany Świat, Anna Nowicka. Ogromne brawa. Będą dla Państwa też magazyny. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Nieznany Świat towarzyszy tego rodzaju imprezom. Ja właśnie reprezentuję moją szefową Annę Ostrzycką-Rymuszko. Przywiozłam bardzo dużo gratisowych numerów archiwalnych Nieznanego Świata. I tutaj po lewej stronie, gdzie są książki, one są do nabycia. Proszę przychodzić, częstować się. I no bardzo cieszę się, że mogę z Państwem tu być i powiem tylko jeszcze dodam, że ja pochodzę z Dolnego Śląska, także przyjechałam do siebie. Z nami jest również prowadząca scenę, zarówno tę, jak i tamtą kolejną, która jest, zobaczcie Państwo, na końcu tych wszystkich pięknych stoisk. Magdalena Worońko-Mazik, wielkie brawa. W drodze jest również Chris Rudolph, którzy poprowadzą ten festiwal. Proszę Państwa, nim oddamy głos jeszcze Panu Wójtowi, bo myślę, że to będzie no, miła tutaj wypowiedź, to parę słów prezes Fundacji Ladodeja, Jarosław Filip. Cieszę się, że tutaj nasza Fundacja Ladodeja mogła tutaj, jest i organizuje tego typu imprezy, a więc dzięki temu mamy miejsce, gdzie możemy się spotkać, mieć, posłuchać wspaniałych wykładowców. Ja będę się streszczał, bo tu chodzi o tak naprawdę obecność i o to, żebyście się wspaniale czuli, ale tutaj, jak już zostało powiedziane, mamy ten patronat, tak, i Pana Wójta, czyli gminy, i tutaj czwartego Nieznanego Świata i telewizji VTV oczywiście. Dzięki temu ta idea i to, co się tu będzie działo, na pewno pójdzie w eter w internecie czy na YouTube, co myślę będzie długo wspominane. Panie Wójcie, przekazuję głos. Dziękuję. Witam drodzy Państwo wszystkich serdecznie tutaj na tej ziemi naszej gminy Oława, na tej ziemi w Lizawicach. Mam nadzieję, że ten teren Państwu naprawdę się spodoba. A jeżeli się podoba, to już się cieszę bardzo. Jeżeli będziemy mogli coś jeszcze zrobić, mam nadzieję, że to nie jest tylko pierwszy raz i nie jest to ostatni raz. Mam nadzieję, że te imprezy będą tutaj co roku, corocznie robione, bo mamy, drodzy Państwo, 33 miejscowości. Także możemy co roku Was gościć jeszcze w innych miejscach. Kochani, życzę Wam wspaniałych wrażeń, wspaniała pogoda już jest załatwiona przez organizatorów. Także cóż więcej mogę Wam powiedzieć, naprawdę bawcie się, bo naprawdę przyjechaliście tutaj bardzo licznie. A powiem szczerze, przeszliśmy się z naszą tutaj Asią po tych stoiskach i zobaczyłem wspaniałe rzeczy, których naprawdę jeszcze nie widziałem, naprawdę. I mam nadzieję, że będziemy mogli Was jeszcze gościć na dożynkach w tym roku. Jeżeli ktoś z Państwa by chciał wystawić się na dożynkach gminnych, które organizujemy 26 sierpnia w miejscowości Godzikowice, to również Państwa bym chętnie chciał gościć u siebie z tymi stoiskami, ze swoimi produktami. A więc kochani, bawcie się wspaniale. Ja będę z Wami oczywiście dzisiaj, będę z Wami jeszcze jutro. Także cóż, wspaniałych wrażeń. Dziękuję. Duże brawa, wójt gminy Oława. Bardzo Panu dziękujemy.